zobaczymy przez perspektywę, przez pryzmat, że tak powiem, artysty, muzyka, kompozytora francuskiego, Oliviera René Charles Messiaen. On będzie głównym tematem, główną postacią dzisiejszego spotkania. Zjawisko polirytmu, które często stosuje, nie jest prawdopodobnie dla Messiaena tylko operacją techniczną, w symultanicznym nałożeniem na siebie kilku różnych rytmów, ale zestawieniem z sobą kilku czasów. To idea czasu ułożony warstwami nad sobą, otaczające nas i będące w nas samych. W świecie wokół nas są bowiem okresy czasu bardzo krótkie i bardzo długie, które w oczach bóstwa mają jednakową wartość. Na przykład czas życia owada, góry czy gwiazdy dla nas jest rozmaity, lecz dla Boga, według Messiaena, jest sobie równy. W nas samych odnajdujemy też rozmaite długości trwania. Migotanie powiek, postrzeganie
wolna, anonimowa, improwizowana na przyjemności, aby witać wschodzące słońce, uwieść ukochaną, wołać do wszystkich, że dało się łąka z nową własnością, aby wstrzymać wszelkie spory, rozterki i rywalizacje, aby wyładować nadmiar energii, która przerwa skutki z miłością i radością życia. I wraz ze swymi sąsiadami z tego samego środowiska tworzyć hojne opatrznościowe kontrapunkty, żeby ukołysać swoje zmęczenie i pożegnać prawą szczęście życia. Ty zapadasz. W tym samym czasie w kompleksie kolorów. Kiedy słucham muzyki,